Podrobne. Można je kochać lub nienawidzić, ale jedno jest pewne. Warto włączyć je do swojej diety. Dzisiaj przyjrzymy się wątróbce wieprzowej oraz żołądkom i sercom drobiowym. Wątróbka wieprzowa jest bogatym źródłem łatwo przyswajalnego żelaza i witaminy B12. Czy wiesz, że prawie 5 kg piersi z kurczaka ma tyle samo żelaza, co 100 g wątróbki? To taka sama porcja, co prawie 5 brokułów. Aby zwiększyć przyswajalność żelaza, warto łączyć wątróbkę ze źródłami witaminy C, chociażby właśnie z brokułami. Żołądki drobiowe są cennym źródłem żelaza i potasu, ale przede wszystkim dostarczają białka i cynku. 2,5 kg bananów ma tyle samo cynku, co tylko 100 g żołądków. Podobną ilość będzie miało 450 g boczniaków. 100 g żołądków ma aż 20 g białka. Cynk, podobnie jak żelazo, jest lepiej przyswajalny z produktów zwierzęcych, a jego niedobór może zwiększać ryzyko przeziębień. Serca drobiowe są skarbnicą witaminy B12, która odpowiada między innymi za przemiany energetyczne w organizmie. Czy wiesz, że prawie 2 kg piersi kurczaka mają tyle samo tej witaminy co 100 g serc drobiowych? 100 g serc drobiowych zawiera około 7,29 mikrograma witaminy B12. Zapotrzebowanie dzienne dla osoby dorosłej to 4 mikrogramy. Lubisz podroby i chcesz je mieć w swojej diecie? Daj znać w komentarzu. Autor najlepszego komentarza zgarnia dowolną dietę na 5 dni. Zasady zabawy dostępne są w opisie pod filmem.